Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o nadchodzących wydarzeniach do Fortnite Battle Royale. Ostatnia aktualizacja kryje w sobie nie tylko nowe skiny, emotki i tak dalej, ale też i garść wzmianek o wydarzeniach na żywo w grze. Parę tygodni temu mogliście już u mnie usłyszeć, że menedżer znanego muzyka Marshmello na swoim Instagramie zapowiedział, że w lutym Marshmello i Fortnite zatrząsną całym światem. Miał to na myśli oczywiście kolaborację Epic Games ze znanym DJ-em. Dzięki informacjom wykopanym z plików gry wiemy, że gotowe są już nawet przedmioty w stylu wcześniej wspomnianego DJ-a. A mianowicie zbierak... graffiti... emotka... oraz ikona sztandaru. Do tego jest nawet gotowa postać Marshmello, która w grze wyglądałaby mniej więcej tak, co wiemy dzięki Tlimixowi na Twitterze. Niestety wygląda na to, że skin Marshmello nie pojawi się w sklepie, tylko na evencie i nie będzie można go w żaden sposób zdobyć, ale to jeszcze nie jest pewne. Mówiąc o evencie, miałem na myśli wielką imprezę, która ma się odbyć w przyjemnym parku o 22 lutego, czyli w sobotę. Co wiemy dzięki wykopanym z plików gry plakatom. Już niedługo powinno ono się pojawić na wyspie. Podczas tego eventu, w przyjemnym parku, prawdopodobnie na boisku, pojawi się scena, na której będzie DJ-ował nikt inny jak Marshmello. Wiemy już nawet, jak będą wyglądały animacje graczy oraz DJ-a. W tle za to będziecie słyszeć dźwięki powiązane z tym eventem, które znamy dzięki Siloxowi. Podczas tego eventu do gry może wejść też nowy tryb, nazwany w plikach gry Music, ale niestety nie znamy szczegółów. Pewne jest jednak to, że 2 lutego wejdą do gry wyzwania Marshmello, za wykonanie których otrzymamy wcześniej wspomniane przedmioty. Za zadanie będziemy mieli użyć specjalnej motki w różnych miejscach, przeszukać plakaty oraz odwiedzić Showtime Venue, czyli miejscówkę, która pojawi się w przyjemnym parku. I to w sumie tyle, ile musicie wiedzieć na temat tego eventu. Jest jeszcze parę innych ciekawych plików na temat tego eventu, ale niech to już będzie niespodzianką. Poza tym, innym ciekawym wydarzeniem wspomnianym w plikach gry jest tak zwany Season 8 Lead Up, czyli event, który byłby jakiegoś typu wprowadzeniem do sezonu 8, a podczas niego na mapie ma być strzęsienie ziemi. Na ten moment to wszystko, co wiemy o tej tajemnicy. Sezon 8 już niedługo, a więc twórcy gry puszczają nam już pierwsze oczko o tym, czego się spodziewać. Może to będzie powiązane ze smokami? Zobaczymy. W temacie skinów za to, ten oto zbierak, który widzicie teraz w tle, ma być kolejnym darmowym przedmiotem dla posiadaczy ratowania świata. Brak na razie oficjalnej daty, kiedy otrzyma się ten przedmiot. Możliwe też, że pojawi się nowy zestaw skinów mrożnych legend, który tym razem zawiera zimową wersję zbieraków do zestawów postaci z poprzedniej trójki oraz slotnie i mrożną wersję kruczycy. Jednak dostępne są tylko ikony zbieraków. W plikach gry pojawiła się też nowa zmianka o mrocznej wersji Amora, czyli tego oto skina, który byłby za wyzwania tak samo jak w przypadku Pomidorka, czyli dla tych, którzy posiadają już tego skina. Ale w tym przypadku jest to tylko i wyłącznie wzmianka. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.